Postanowiliśmy co roku odbywać rekolekcje dla parlamentarzystów. Zapraszamy parlamentarzystów. W tym roku będzie też taka spora grupa. Jest już spora grupa. W czasie, kiedy wspominamy świętego Jana Pawła II, w czasie, którym też pamiętamy, że 2 lata temu Trybunał Konstytucyjny podjął decyzję, która chroni życie dzieci nienarodzonych, które są chore, to faktycznie wydarzyło się tego samego dnia 22 października, wtedy, kiedy jest wspomnienie świętego Jana Pawła II. I to jest przyczyna, dla tego, do której właśnie w październiku, właśnie pod koniec października, te rekolekcje na Jasnej Górze. Ja jestem tutaj często, bo mam taką potrzebę również, żeby tutaj bywać, a tych okazji oprócz indywidualnych, moich rodzinnych, prywatnych, też jest dużo, bo zajmuję się choćby sprawami rolnictwa. To jest ten żywioł, którym od wielu lat, któremu się poświęcam, więc wszystkie sprawy związane z rolnictwem, takie choćby jak dożynki jasnogórskie, ale również spotkania pielgrzymki Radia Maryja, czy parlamentarzystów, no więc bywam tutaj często. To dla mnie jest osobiście bardzo ważne. To jest też taki element pokazywania swojego przywiązania do Kościoła. Nie traktuję tego w kategoriach, nie wiem, promocji czy jakiegoś urobku. Wprost przeciwnie, pokazania też pewnej mojej osobistej postawy. Na rekolekcję zapraszamy wszystkich naszych kolegów parlamentarzystów. Oczywiście nie wszyscy mogą przyjechać, różne mają obowiązki w całej Polsce, ale zapraszamy cały Klub Prawa i Sprawiedliwości do udziału. I naprawdę duża część tutaj kolegów jest z nami. Formowanie jest potrzebne nam w codziennej pracy. Chcemy, żeby gdzieś nawiązanie do wartości najważniejszych było w naszej pracy też widoczne. Jesteśmy osobami, które nie widzą alternatywy poza zjednoczeniem. Każdy z nas ma rodzinę, każdy z nas ma tą politykę. Musimy to ze sobą łączyć. Nie możemy się zatracić w polityce. Musimy pamiętać o Panu Bogu, o własnej rodzinie. I tutaj jest takie miejsce, gdzie chcemy szukać takiego dobrego balansu.